A to młody adept sportu żużlowego, który kiedyś może za kilka lat także będzie występował na naszych ekranach na żużlowych torach. I jeszcze oddajemy głos do Parku Maszyn. A jest przy mnie pan Jacek Golob, zawodnik Polonii Jutrzenka, Bydgoszcz. Panie Jacku, jak by pan zinterpretował sytuację z 11 biegu? No i sędzia ją zinterpretował, wykluczył Tomka i myślę, że to tak chyba już musi pozostać. Sytuacja na to, że no, każdy chyba widział, jaka była. Tomek jechał z Łabęckim, Tomek się wywrócił, sędzia wykluczył Tomka, także nic więcej nie mogę powiedzieć. Nie mogę zinterpretować inaczej tej sytuacji, czy słusznie, czy niesłusznie. Adam Łabęcki słynie z ostrej jazdy, wielokrotnie w meczach ligowych i innych zawodach doprowadzał do upadków. Czy i tym razem wina była jego? Tak samo Tomek słynie z ostrej jazdy. Właściwie jakby się doczepić do zawodników, to cała szesnastka słynęłaby z ostrej jazdy. To jest żużel. Ostro się jeździ, także wszystko normalnie. Pan po trzech seriach startów ma tylko 4 punkty. Chyba ciężko będzie walczyć o medal. No, ja już o medal nie walczę od swojego trzeciego biegu, także na pewno nie będę walczył teraz. Sport, zawody takie jak każdy inny, finał Mistrzostw Polski. Słabo jeżdżę. Trudno. No właśnie, dlaczego pan słabo jeździ? Nie wiem, jestem może słabym zawodnikiem. Czasami tak jest. Czasami się jeździ lepiej, czasami się jeździ gorzej. Ja dzisiaj jeżdżę gorzej. Nie rozpaczam nad tym. Życie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo.